Dwa lata temu Górysowie odwiedził ryś Zygmunt. Teraz w okolicach Jugowa pojawił się kolejny ryś, Roki. Rzeczywiście dostałem informację od pana Grzegorza Jończego, mieszkańca Słupca, że właśnie u nas w nadleśnictwie Jugów, w miejscowości Bieganów, zobaczył rysia. No i z początku oczywiście jest to przecież zwierzę rzadko spotykane. W Polsce mamy populację liczącą około 200 sztuk, czyli to nie jest dużo. Oczywiście no, też te rysie żyją terytorialnie, raczej nie w Sudetach. W Sudetach pojawiają się bardzo sporadycznie. Kiedy sprawdziliśmy, co to jest za ryś, skąd ona do nas przyszedł, no bo nie było, a jest, okazało się, że ryś ma na imię Roki. Jest to 2-letni samiec. Wędruje po naszym terenie. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, ryś przemieszcza się w ciągu dnia na dystansie około 20 km, czyli to nie jest tak, że jak on jest dzisiaj w Bieganowie, to jutro też tam będzie. No, ten dystans, no, zataczając koła, sięga w tej chwili aż do Kłodzka, bo jak tak patrzymy, nawet kawałek za Kłodzko. Ryś jako drapieżnik żywi się w środowisku sarnami. To jest najlepsze, co może spotkać na swojej drodze, ale też nie pogardzi jeleniem, nie pogardzi, no, jak zdarzy się jakaś tam kaczka, kura, to też jest coś, co ryś zaakceptuje w menu, jeżeli będzie głodny. Wiedząc o tym, że potrafi zaatakować i dobiec do ofiary na dystansie nawet czasem krótszym niż 20 metrów, trzeba powiedzieć, że jest bardzo sprytnym, zwinnym zwierzęciem. Zresztą nazwa łacińska lynx lynx, to znaczy bystry, błyskawiczny, mówi o tym gatunku wiele. Ryś waży 25-30 kg, czyli jest dość dużym drapieżnikiem, ale jako kot z natury rzeczy nie postrzega ludzi jako ofiarę, dlatego jesteśmy bezpieczni przy rysiu. No, trzeba też powiedzieć, że te rysie, które są introdukowane, bo ryś, który u nas jest, to widać, że on jest z obrożą telemetryczną, to są rysie, które były wychowywane i wpuszczone w środowisko, dlatego ten prowadzony jest dalszy monitoring przemierzania przestrzeni, no, tych zachowań społecznych rysiów. My jak zobaczymy tego rysia, możemy podejść do niego dość blisko, bo ryś dopuszcza nas nawet na odległość 4, 5 metrów, 6. Jest częstokroć też zainteresowany nami, jak każdy kot, ale no, my jako ludzie, nie widząc tej groźby w nim, chętnie też do niego podchodzimy. Co powinniśmy robić? No właśnie go nie podchodzić pod niego, nie gonić go, nie straszyć, w jakiś sposób nie płoszyć. Pozwólmy mu swobodnie żyć w środowisku. My jako leśnicy cieszymy się, że u nas właśnie w Górach Sowich, w wzgórzach Włodzickich ryś się pojawia. Pojawiają się rysie, niekoniecznie te, bo już kilka rysi się pojawiło też po drugiej stronie Gór Sowich, więc w okolicy Świdnicy można powiedzieć, że w Górach Stołowych ryś się pojawił. Oczywiście wszystkie te rysie wędrując przychodzą, odchodzą, może któryś zostanie, ale my zróbmy zdjęcie, zachowujmy się spokojnie, nie krzyczmy, bo koty mają bardzo wysoką wrażliwość na dźwięki, więc nie krzyczmy, nie wołajmy do niego, zróbmy zdjęcie, on nam na to pozwoli. No i się potem możemy cieszyć pięknymi filmami i zdjęciami. To cieszy, że nasz region stał się naturalnym środowiskiem dla różnych gatunków dzikich zwierząt.